Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy skutery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy krosy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj przypominamy Wam najbardziej popularnego kłada bez homologacji drogowej, czyli kładem tym nie możemy poruszać się po drogach publicznych na kołach dziesiątkach w pojemności 250 cm3. Bardzo popularne modele to są również modele Forecraft, model Magnum, ale nie ukrywamy, że Hammer 250 z automatyczną skrzynią biegów jest pojazdem, który najlepiej sprzedaje się w naszym salonie. Hammer występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy wersję czarno-zieloną, tu prezentowaną. Jest jeszcze wersja czarno-niebieska i wersja czerwono-czarna. W ogóle modele Hammer występują, wszystkie są w dziesiątkach, występują w trzech pojemnościach. Pojemności 200 i 200 z automatyczną skrzynią biegów. Jest odpalany z rozrusznika, jest przeznaczony dla młodzieży od 15 roku życia, przeprawowy kład z hamulcami hydraulicznymi. Silnik czterosów, chłodzony powietrzem, pojemność 250 cm3, moc 1765 kW, czyli 24 konie mechaniczne. Rozruch elektryczny e-start, skrzynia biegów automatyczna, jeden bieg do przodu, jeden do tyłu. Hamulce przód i tył tarczowe hydrauliczne, napęd łańcuch 530H, wymiary. Długość 1700 mm, szerokość 1100 mm. Wysokość siedziska 470 mm od podnóżka, maksymalna prędkość 60 km na godzinę, maksymalne obciążenie 160 kg, gwarancja 12 miesięcy od Xtera. Warto zwrócić uwagę na fajne wyposażenie, czyli mamy oparcie, mamy osłony dłoni, czyli handbary, licznik elektroniczny, do tego halogeny z przodu, także kład naprawdę jest fajnie wyposażony, no i lusterka oczywiście. Kłady Hammer posiadamy w każdej pojemności, w każdej konfiguracji w tej chwili w sprzedaży. Znajdziecie je na salon2kółka.pl w naszym sklepie internetowym, a my zapraszamy Was na Facebook i Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. A przede wszystkim bardzo, bardzo zapraszamy wszystkich na nasz kanał na YouTubie. Prosimy o subskrypcję. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i coraz większe grono osób mogło oglądać filmy z produktami, które Wam proponujemy. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco będziemy pokazywali filmy z produktami, jakie otrzymujemy od naszych dostawców. Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję. Z góry dziękujemy i zapraszamy wszystkich na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.
A teraz krosy o pojemności 250 na kołach 21x18. Zaczynamy od pomarańczowego Miquelona Defendera 250, dalej X-Motos XB88 w kolorze niebiesko-zielonym, dalej Kayo T4, oczywiście 250 koła 21x18. Dalej nowy produkt z firmy Barton NTX 250. Kolejny pojazd to Miquelon MZK 250 i Barton MZK 250 na podobnych ramach, z tym, że Miquelon ma lampę, troszeczkę jest inaczej wyposażony. Kolejny cross to XB39 z X-Motosa w 250, czekamy, za chwilę dojedzie 300. Dalej Apollo Lizard RFZ 250. XB88 w kolorze niebiesko-pomarańczowym oraz XB88 w kolorze żółto-niebieskim. Kolejne krosy to XB38 w pojemności 140 w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym. One mają koła 19x16. Dalej XB38 w kolorze pomarańczowym i zielonym na kołach 17-14, to jest wszystko X-Motos. U góry 701, 704 to małe krosiki na kołach dziesiątkach. Dalej Apollo RFZ Viper w pojemności 125 i 140 na kołach 19-16. Tutaj mamy też Vipera w kolorze czerwonym. I tu kolejny Viper 125 na 19-16 i kolejny Viper w kolorze zielonym. To jest wszystko RFZ Apollo Viper. Kolejne krosy to troszeczkę mniejsze, na kołach 14-12. Tu mamy RFZ Gazelle, tutaj XTR-a 607M na 14-12 i modele XB27 w pojemności 125-110 na kołach 14-12 oraz 90 na kołach 12-10. XTR 607 14-12 z wersją z e-startem i bez e-startu. Tutaj Gazelle 2 RFZ-y na kołach 14-12 pojemności 125, u góry 701 w pojemności 50 na dziesiątkach kołach. Tutaj 110, tutaj model 609, który dopiero do nas dojechał, ulepszona wersja 607 z XTR-a, też na kołach 14-12. I kolejne pomieszczenie, 607, 17-14 RFZ, Jaguar 17-14, XB66 na kołach 17-14, wszystko pojemność 125. Jaguar, tutaj mamy RFZ Viper na kołach 17-14. Kolejne to modele 607 i 609 z tą lampą z przodu, wszystko na kołach 17-14. A tutaj nowość MZK 125 w pojemności i na kołach 17-14, to dopiero u nas się pojawiło. A teraz czas na nasze kłady. Skupimy się teraz na pojemności 125 i 110. Różne warianty, wersje kładów Python w pierwszym rzędzie, w kolorze czerwonym, w kolorze limonkowym, w kolorze niebieskim, skrzynią automatyczną, ze skrzynią 3+1, w kolorze czarnym tutaj mamy. Dalej modele Varia, modele Bigfoot na kołach siódemkach. Tutaj mamy też Bigfooty w kolorze czerwonym, w kolorze niebieskim. Tutaj mamy Forcrafty oraz kolejne Varie. To jest wszystko pojemność 125. I dalej, o tu jeden stoi w mniejszej pojemności, w 50, to też czekamy na dostawy, na tak zwane 50 na mniejszych kołach, na czwóreczkach i na szóstkach. To jest akurat elektryk, to jest model Lia M7. I kolejne 125, to jest Fireshot 125 na kołach ósemkach, dalej Avengery w kolorze czarno, czerwonym, w kolorze biało-pomarańczowym, to jest Varia Pro w pojemności 125, Fireshot,
Forecraft w pojemności 125 i Fireshot i kolejny Forecraft w pojemności 125 na aluminiowych felgach. A teraz większe kłady, modele Hammer. Tutaj mamy w pojemności 200 w automatycznej skrzyni biegów oraz 150 w manualnej skrzyni biegów na kołach dziesiątkach z kierunkowskazami, ze szperaczami. Dalej Hammer 250, potem model Magnum 250, model Forecraft na stalowych i na aluminiowych kołach, czarny mat oraz z niebieskimi dodatkami. Tutaj model Forecraft na aluminiowych kołach, wersja militarna, tak zwana zielona. Dalej Hammer 150 w kolorze niebieskim, czarny z niebieskimi dodatkami w kolorze czerwonym. Tutaj kolejny Forecraft na aluminiowych kołach, Magnum, wersja militarna na aluminiowych kołach oraz Forecraft z bedlockami na stalowych kołach, pojemność 250 cm.